Drodzy bracia i siostry zgromadzeni na wspólnej modlitwie za świętej pamięci Mariana Mateusza. Matusza. Wczoraj obchodziliśmy w naszym kościele wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, które jest okazją do zatrzymania się nad przemijalnością ludzkiego życia, a zarazem jest modlitwą wdzięczności za dar życia. Dzień dzisiejszy dla nas tutaj zgromadzonych jest poniekąd przedłużeniem wczorajszej modlitwy Kościoła za zmarłych z jednym wyjątkiem, a mianowicie tym, że dzisiaj modlimy się za żołnierza Mariana Matusza, który stając w obronie naszej wolności i prawa do życia w pokoju oddał swoje życie. Niech Bóg otworzy przed nim bramy raju. W Mościskach pożegnali żołnierza Mariana Matusza, Polaka, który złożył życie na ołtarzu wojny obronnej za Ukrainę. W rodzimej parafii Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela w Mościskach odbyły się nabożeństwa pogrzebowe. Marian Matusz był wzorowym parafianinem, ministrantem, członkiem Mościskiej Społeczności Polskiej. Oddał swoje życie w obronie Ukrainy. Zginął wykonując zadania bojowe 17 września. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który zachęcił obecnych do ogarnięcia modlitwą świętej pamięci żołnierza Mariana, który oddał swoje życie za naszą wolność i nasze prawo na życie w pokoju. Po mszy świętej kondukt pogrzebowy wyruszył do miejsca złożenia doczesnych szczątków świętej pamięci Mariana Matusza na miejscowym cmentarzu. Oddać hołd żołnierzowi, który ofiarował swoje życie za wolność Ukrainy, przybył przedstawiciel Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie. Licznie zgromadzili się parafianie, znajomi oraz towarzysze ze służby wojskowej. Ciała Zbawiciela w nowym grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś Twojej dobroci pobłogosławił grób, który przygotowaliśmy dla zmarłego brata Mariana. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela naszego brata. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu,
i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Czysty, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. I poczęła z Ducha Świętego, a nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. To już kolejny pogrzeb naszego wiernego obrządku rzymskokatolickiego Polaka, który tutaj żyje w Ukrainie i broni swojego kraju przed najeźdźcą, przed Rosjanami. I dzisiaj takim wiernym był Marian. Marian, który w Mościskach urodził się, który tutaj wychowywał się, dorastał. Także w naszej wierze katolickiej, tradycji naszych ojców. I oddał swoje życie, broniąc kraju, broniąc każdego człowieka żyjącego na tych ziemiach. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za tę postawę wierności, za ten wielki heroizm, bo dzięki niemu możemy w dalszym ciągu żyć tą nadzieją, że odzyskamy szybko ten upragniony pokój i radość w codziennym życiu. Wejrzyj na nas modlących się za sługę Mariana, który odszedł do wieczności. Pobłogosław te kwiaty, które złożymy na jego grobie jako znak naszej łączności, miłości i wdzięczności za dobro, które pełnił na ziemi. Pobłogosław także te lampki i znicze, które zapalimy jako symbol naszej modlitwy o dopuszczenie go do wiecznej światłości. Spraw, niech te świeże kwiaty i płonące światło przypominają